Zakończyły się obrady Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. Jeszcze na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem obrad w programie był punkt o odwołaniu wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna i był też punkt wystąpienie prezydenta Leszna. Te punkty zostały wycofane, jednak jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, punkt o odwołaniu wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna miał związek z uczestnictwem Lidii Kulczyckiej i Łukasza Woźniaka w manifestacji, jaka odbyła się dla poparcia strajku nauczycieli na leszczyńskim rynku. O komentarz do tej sprawy zapytaliśmy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, Jarosława Łukaszewskiego, i oto co miał do powiedzenia. Czy potwierdza pan fakt wywierania nacisków na dwóch członków Młodzieżowej Rady Miasta Leszna? Nie, nie potwierdzam. Czy były przeprowadzane z nimi rozmowy i czy proponowano na przykład Lidce to, żeby zrezygnowała z funkcji wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Leszna? Rozmowy były przeprowadzone, natomiast nie było żadnych nacisków. Proszę powiedzieć, czego dotyczyły te rozmowy? Nie widzę powodu, żeby pani mówić na temat moich prywatnych rozmów z uczniami. Czy to są prywatne rozmowy? Pan jest pełni funkcję opiekuna, a oni są osobami publicznymi, to radni Młodzieżowej Rady Miasta. Proszę powtórzyć to pytanie. Pan jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, a oni są osobami publicznymi, to są radni. Na jaki temat rozmawiał pan z Lidką w ostatnich dniach? Na temat nieprzestrzegania statutu między innymi. Jaki punkt statutu złamała Lidka? Nie powiem pani dokładnie punktu, bo nie pamiętam, musiałbym mieć tekst przed sobą. Czy prawdą jest, że są naciski na nią, żeby napisała oświadczenie, że z własnej woli rezygnuje z wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Leszna? Nie, to nie były naciski, to była sugestia. Na jakiej podstawie była ta sugestia wysunięta wobec tej osoby? Złamania regulaminu, złamania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. Czy to prawda, że uważa pan, że złamała regulamin statutu, dlatego że wystąpiła na manifestacji, która popierała strajk nauczycieli i solidaryzowała się ze swoimi nauczycielami z pierwszego liceum? Błędnie pani powiedziała, pani Haniu, nie mogła złamać regulaminu statutu, tylko mogła złamać regulamin, statut, jak już. A zatem proszę odpowiedzieć na moje pytanie. To proszę jej poprawnie zadać. Czy zarzuca pan Lidce i Łukaszowi to, że wzięli udział w manifestacji poparcia dla strajku nauczycieli? Czy to jest podstawa, dla której ci ludzie, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, są zmuszani do tego, żeby zrezygnowali z mandatu, a na pewno zrezygnowali z funkcji? Po pierwsze, nie wiem, skąd pani ma informację, że ktokolwiek prosił ich o rezygnację z mandatu. Sam mi o tym pan powiedział, że mandatu, były prowadzone rozmowy. Czy jest prawdą, że Lidka ma zrezygnować z funkcji wiceprzewodniczącej za udział w manifestacji w obronie szkoły? Nie powiedziałem, że ma złożyć mandat. To jest pani stwierdzenie. Czy ma zrezygnować z funkcji wiceprzewodniczącej, dlatego że brała udział w manifestacji w obronie szkoły? Najpierw proszę sprostować to, co pani powiedziała wcześniej. To ja może zapytam najogólniej, bo dopiero przyszedłem. Dobrze. Czy prawdą jest, że którekolwiek z tych młodych osób muszą zrezygnować z udziału w składzie rady? Nie, nie jest to prawda. Czy były jakiekolwiek naciski na te osoby, sugestie, że udział w tych spotkaniach z nauczycielami mógł mieć wpływ na ich pracę w radzie? To blisko. Możemy poprosić o odpowiedź? Tak, tylko ja też wolę swoją przestrzeń lubię mieć. Zbyt blisko jest. Jeszcze raz to pytanie poproszę, bo nie skupiłem się. Czy udział tych młodych osób w manifestacji, w poparcia dla nauczycieli, pańskim zdaniem ma jakikolwiek związek, czy ich wpływ na zasiadanie w Radzie? Nie, nie, nie chodzi mi o sam udział, tylko o to, co było powiedziane. Młodzieżowa Rada Miasta Leszna z założenia jest apolityczna i się nie powinna angażować w żadne polityczne... A czy strajk szkolny jest strajkiem politycznym? Ma pani zamiar mi przerywać, czy mogę dokończyć? No bo na razie to pani mi przerywa co chwilę, pani Haniu. To spróbujmy jeszcze raz w takim razie, jak pan zaczął. Ze swojego założenia Młodzieżowa Rada Miasta Leszna jest organem apolitycznym i zgodnie ze statutem ma zajmować się sprawami młodzieży.
Kiedy pytano mnie, czy mogą wziąć udział, oczywiście moja odpowiedź była, że ta decyzja należy do nich. Natomiast było prosiłem, aby nie angażować w to Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. Żeby nie było właśnie takiego problemu, że przyjdzie później pani Hania do mnie z pretensjami i z fochem wielkim. Dlatego też, bo nie wiem, to bawi, widzę, no trudno. A możemy na chwilę poabstrahować od pani Hani? Dlatego też prosiłem, żeby nie angażować tę Młodzieżowej Rady. Zresztą był komunikat wydany oficjalny na stronie. Rozumiem, że młodzież przyszła do pana przed tą sytuacją na rynku z nauczycielami zapytać, tak? Tak. Ja powiedziałem, że tak, możecie wziąć udział jako uczniowie, możecie wziąć udział jako przewodniczący swoich szkół, ale nie jako Młodzieżowa Rada Miasta Leszna. Czy pana zdaniem oni występując tam reprezentowali Młodzieżową Radę Miasta, czy reprezentowali siebie jako pani X, czy pan... To znaczy, jeżeli chodzi o Łukasza, nie mogę zarzucić, bo nic nie padło. Natomiast Lidka wyraźnie powiedziała, że jest wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady. I że może za to stracić mandat, proszę pana. Czy to jest normalne, żeby w Lesznie padały takie słowa z ust młodych ludzi, którzy co, nie mogą powiedzieć, co myślą na zgromadzeniu legalnym? I tak to zostało odebrane przez niestety część mediów. Zbyt blisko państwo mnie podkładacie to. Naprawdę ja tak, lubię mieć swoją, swoją przestrzeń. To jest mało komfortowe. Zapytam, staramy się trzymać 30 centymetrów od pana te mikrofony. Czy rzeczywiście pańskim zdaniem, tak z czysto ludzkiego punktu widzenia, ci młodzi ludzie złamali jakiekolwiek zasady? Nie chodzi mi, że złamali zasady. I naprawdę to jest jakieś nakręcanie jak zwykle dziwnej spirali czy chęci posiadania jakiegoś materiału, co to jest ostatnio widzę w Lesznie modne i popularne. O co nam chodziło? Chodziło o to, żeby nie angażować tę Młodzieżową Radę. Dlaczego? Żeby nie było takiej sytuacji jak dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o rezygnację, nikt nie prosił ich o nikt nie powiedział, że mają rezygnować, czy składać mandat. Czy jest prawdą, że Lidka dostała propozycję nie do odrzucenia, napisania, że odchodzi z wiceprzewodniczącej na własną prośbę? Podtekście za udział w tej manifestacji. Czy pan weźmie to na, weźmie pan na klatę to i powie pan, jak jest naprawdę, czy jest prawdą, że była straszona rozmową na dywaniku z prezydentem miasta Leszna? Czy to jest prawda? Poprosił jednak Lidkę. Lidka, czy ja cię straszyłem kiedykolwiek? Pani Hania mówi, że ty tak powiedziałaś. Ja nie powiedziałam, że Lidka powiedziała. Proszę sprawdzić. Nie, bo ja się teraz dowiaduję, że ja ciebie straszyłem. Ja muszę to wyjaśnić. Proszę. Nie powiedziałam, że Lidka powiedziała. To jest zdanie pani... Nieprawda. Proszę bardzo podejść. Nieprawda. Pani powiedziała, że ja nie zastraszyłem. Jest nagrane. No jest, to ja mogę odtworzyć. Mogę odtworzyć, proszę pana. Ja powiem ci tak, jest mi teraz strasznie przykro z tego powodu. Ale ja nic nie powiedziałam. Tak pani powiedziała. Nieprawda, nie słuchaj. Nieprawda. Proszę pana, jest pan opiekunem. Jest pan opiekunem. Proszę. Nie, pani powiedziała pani Hani, że ja zastraszyłem Lidkę. Nieprawda. No powiedziała pani tak. Proszę pana, nieprawda. Dlaczego pani kłamie, mam pytanie? No bo przed chwilą pani to powiedziała, że ja ją zastraszyłem. Że Lidka była zastraszona. Nie, powiedziała pani, że była zastraszona tym, że będzie na dywaniku. To są pani słowa. Czyli ją zastraszyłem. Tak. Czyli to nie jest prawda, że była taka rozmowa? Czy była taka rozmowa, że tych uczniów spotka rozmowa z prezydentem miasta Leszna? Nie, ja tak nic nie powiedziałem. Lidka, mówiłem coś takiego. Proszę, nie, ty proszę, do Lidki. Dobrze, to ja jeszcze zaraz zapytam, wrócę do tych... Ja nie spróbuję. Bo ja naprawdę nie zastraszałem żadnego ucznia. Pytania. Czy po tej sytuacji na rynku, po tym spotkaniu, pan rozmawiał z młodzieżowymi radnymi, którzy brali udział w tym spotkaniu? Tak, rozmawiałem. Co oni usłyszeli od pana? Wyraziłem swoje niezadowolenie. To znaczy, może pan powiedzieć coś więcej? Z Lidką akurat nie rozmawiałem, bo Lidka raczej nie odpisuje na moje tam ostatnie szczególnie. Natomiast Łukaszowi, Łukasz, gdzie jesteś? Łukasz, mówiłem, że nie powinny paść słowa, które padły, czyli że że padły słowa Młodzieżowa Rada Miasta Leszna. Prosiłem, żeby to nie padało. Zresztą pisałem ci. Słowa Młodzieżowa Rada Miasta Leszna nie padły. No. Ja organizowaliśmy wraz z uczniami. Przedstawiłem się jako uczeń zespołu szkół ekonomicznych. To nie jest w żaden sposób powiązane z Młodzieżową Radą Miasta Leszna.
jako uczeń. Zrobiłem to dla nauczycieli. Czy względem was... Więcej, dziękuję. Nieczęsto zdarza się, że podczas obrad Młodzieżowej Rady Miasta Leszna jest tak duża grupa nauczycieli. Grzegorzu, powiedz, dlaczego tutaj przyszedłeś? Co tutaj robisz? Ja często bywam w miejscach, gdzie są moi uczniowie. Zwłaszcza jak przychodzą, to również moi koledzy. To jakby jest jedna sprawa. Druga, może już dawno tu powinienem być, bo kibicowałem wielu członkom Młodzieżowej Rady Miasta Leszna i może wcześniej powinien również na sesję przychodzić. Do tego wszystkiego zarówno ze strony Łukasza, Litki, jak i wielu moich również innych uczniów usłyszałem dużo słów wsparcia w czasie tego trudnego dla wszystkich, no, czyli w Polsce tych 3 tygodni, więc nie za bardzo sobie wyobrażałem, żeby nie przyjść i zobaczyć, jak funkcjonują w realiach Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, że tak zrobili bardzo dużo dla mnie, tak emocjonalnie. Ja postanowiłem zobaczyć, jak po prostu im idzie i tyle. Jestem tutaj. Ale to nie jest przypadek, że jesteś właśnie na tej Radzie Miasta i dzisiaj, 30 kwietnia. Oczywiście, że nie jest, bo kiedy docierają do mnie słuchy, że jacyś moi uczniowie albo mają, albo mogą mieć problemy, albo przynajmniej tak im się wydaje, to powinienem być razem z nimi. Chyba to generalnie oczywiste. Ja częściej spotykam Litkę a ostatni Łukasza gdzieś na korytarzach szkolnych niż wielu różnych innych ludzi. Są mi bliscy po prostu i jak słyszę, że moi bliscy mogą mieć z jakiegoś tytułu kłopoty, a być może jeszcze z tego, że mi jakoś chcieli pomóc, to tym bardziej nie wyobrażam sobie tu po prostu być i przynajmniej posłuchać, jak im idzie. Jak się nieoficjalnie dowiedziałam, Litce została złożona propozycja, żeby złożyła na własną prośbę funkcję wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, za to, że brała udział w manifestacji. Czy pewna granica w Lesznie, jeśli te sprawy się potwierdzą, nie została przekroczona? Dla mnie, jako dla nauczyciela, brzmi to strasznie, składanie, jeśli to prawda, składanie komukolwiek, jakiejkolwiek propozycji takich, żeby coś przestał robić i mimo, że nie naruszył żadnego prawa, to w zasadzie chyba dla nikogo to nie jest do przyjęcia. Nie za bardzo sobie wyobrażam funkcjonować w takich realiach szkolnych i innych. A pytanie, czy granice zostały przekroczone, czy nie, no, może za wcześnie, może za mocno, natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonować bez oparcia o jakieś realia prawne. Poza tym ze zdziwieniem odkryłem, że zupełnie inaczej wygląda program sesji niż ten, który jeszcze do niedawna wisiał na stronie. I ja przychodziłem tutaj na sesję z myślą, że program jest taki, jak jest podany do publicznej wiadomości. Ja chciałbym, żeby tak po prostu zawsze było, że jeśli jest program, to niech on zostanie do końca. Albo niech przynajmniej ktoś mi powie na początku, dlaczego program uległ zmianie, bo się różni dość diametralnie w kilku punktach.